Radio Sud. Wieruszów, Ostrzeszów, Kępno. Gramy już 25 lat. Witamy. Kwadrans po 10. Czwartkowy poranek. Dzisiaj debata z udziałem kandydatów na urząd wójta gminy Kobyla Góra. Kobyla Góra, witam Michał Zaczyk, Daniel Tarchała. Mamy w studiu pana wójta Wiesława Berskiego. Nie dotarła do nas Elżbieta Stawska, drugi z kandydatów na ten urząd. Być może dotrze w trakcie debaty. Póki co nie będzie starcia. Pan wójt ubolewa? Tak, no myślę, że ubolewam też, nie tylko ja, ale i mieszkańcy, bo ja jako mieszkaniec gminy i mieszkańcy pewnie chcieliby poznać tutaj strategię rozwoju gminy Kobyla Góra. Pani Elżbiety, która też startuje na to stanowisko, no szkoda. Pani Elżbieto, krzesło czeka, gdyby co. W każdym bądź razie, no to porozmawiamy na temat pana wizji. No pana wizja była poniekąd realizowana przez ostatnie 4 lata, więc panie wójcie, z czym do kolejnej tury pan przystępuje, do kolejnej kadencji? Przede wszystkim ja serdecznie witam radiosłuchaczy, przede wszystkim mieszkańców gminy Kobyla Góra, bo po to tutaj jestem, żeby przedstawić wizję rozwoju na kolejne 5 lat. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, w ciągu tych 4 lat udało nam się wiele zrobić, aby nasza gmina była zauważalna na mapie Wielkopolski i Polski. Myślę, że podjęte starania i potencjał, który gmina ma, walory, które gmina ma i potencjał gospodarczy i społeczny, spowodowało to, że zrobiliśmy mały krok do przodu. Myślę, że ten mały krok to jest tylko takim początkiem do tego, żeby nasza gmina się jeszcze bardziej, jeszcze lepiej rozwijała. Myślę tutaj, że współpraca, którą nawiązaliśmy w tych ciągu 4 lat, mam na myśli tutaj różne instytucje, różne osoby, również osoby, które są na bardzo wysokich stanowiskach, spowodowały to, że nasza gmina tutaj stanęła na nogi i myślę, że ten potencjał, który mamy w ciągu tych 4 lat, udało nam się dobrze wykorzystać. Myślę też, że pod kątem promocji naszej gminy, a mamy przecież te walory turystyczne, ale również mamy coraz większy potencjał gospodarczy, tym bardziej, że jesteśmy na etapie końcowym planu zagospodarowania przestrzennego, gdzie mamy ujęte blisko 100 hektarów pod przemysł i są już rozmowy z firmami, dużymi firmami zagranicznymi nawet również, gdzie myślę, że te firmy tutaj spowodują, które pobudują swoje tutaj zakłady, spowoduje to, że będziemy mieli te wpływy do budżetu jeszcze większe, nie kilkuset tysięczne, ale kilkumilionowe, które spowoduje, że te środki będziemy mogli przekazać na realizację inwestycji i zadań, które zgłaszają nam mieszkańcy. Panie wójcie, wspomniał pan o turystyce. Czy to jest gmina nastawiona na pozyskiwanie właśnie turystów, którzy mają, zwłaszcza w tym okresie letnim, nie ukrywajmy, odwiedzać tę gminę, bo widziałem promocje w różnych częściach Polski. Faktycznie stoicie tak otworem na przybyszów do tej gminy, tak to nazwijmy? Tak jak wspomniałem, jesteśmy wyjątkową gminą, bo z jednej strony mamy potencjał gospodarczy już niedługo, ale ten potencjał turystyczny, jak najbardziej owszem, i tutaj te działania, które były, zarzucano nam, że w kwestii promocji turystyki, gdzie mamy takie walory, nie potrafimy tego wykorzystać. Myślę, że w ciągu tych 4 lat udało nam się bardzo dużo w tym kierunku zrobić, bo i kwestii promocji, coraz więcej się mówi o tym naszym już słynnym tramwaju, który jeździ po Wrocławiu. Myślę, że w następnych latach nie będzie tylko po Wrocławiu jeździł, ale po innych miastach naszego kraju. Jak również tutaj współpraca z Urzędem Marszałkowskim. No, trzeba tutaj dodać, że duży wpływ na rozwój naszej gminy pod kątem turystyki miał pan marszałek Grabowski, bo pieniądze, które udało się tutaj poprzez dobrą współpracę z panem marszałkiem i radnymi sejmiku pozyskać kilka milionów złotych. Pierwszy etap, w dwóch etapach było przecież odmolenie zalewu, gdzie gmina ani złotówki nie wydała na tą część zadania, jak również tutaj poprawiono wizerunek tamy i remont tej tamy nad zalewem. To spowodowało to, że tych turystów jest coraz więcej, tak? I myślimy też również w następnych latach, aby rozwijać się w tym kierunku, bo proszę pamiętać, że na rok 2019 ponad 38% z podatku dochodowego to są pieniądze, które wracają do gminy i również turyści te pieniądze zostawią w naszej gminie. Część osób twierdzi, że te osoby, które przyjeżdżają, zostawiają nam tylko bałagan. To jest problem każdej gminy i myślę, że sobie też z tym poradzimy, ale przede wszystkim dochody, które może mogą wpłynąć do budżetu gminy, to również i z turystyki, ale również też poprzez zabieganie o inwestorów w naszej gminie. Oprócz odmolenia zalewu w Kobylej Górze, co jeszcze udało się zrobić przez ostatnie 4 lata?
O odmulenie zalewu to był w dwóch etapach, to były pieniądze, które wspomniałem z Urzędu Marszałkowskiego, dzięki tutaj właśnie współpracy z panem marszałkiem Grabowskim, jak również nawierzchnia na tamie, ale również były też oczekiwania, żeby można było sobie pospacerować wokół zalewu i dlatego też tutaj pomysł był taki, aby zbudować ścieżkę rekreacyjną, przyrodniczą i tu też jest zasługa Lasów Państwowych, nadleśniczy pan Wojtek Bąk, który wyraził zgodę na dzierżawę, bo większość terenów wokół zalewu to są tereny Lasów Państwowych. Współpraca spowodowała to, że udało nam się pozyskać dofinansowanie na pierwszy etap tej ścieżki przy zalewie, gdzie cieszy się naprawdę ogromnym zainteresowaniem. Szereg mieszkańców i turystów spaceruje sobie. A miła informacja jest taka, bo w tamtym tygodniu podpisaliśmy umowę na drugi etap ścieżki, ponad kilometr złotych, jak również rewitalizację centrum Kobylej Góry. I myślę, że to też będzie promocją naszej gminy. Ja wiem, że niektórzy uważają, że ja jako wójt, mieszkaniec Kobylej Góry robię najwięcej w Kobylej Górze. No myślę, że ja się z tym do końca nie zgodzę, bo zawsze w każdej gminie jest jedna miejscowość, która jakby jest wizerunkiem całej gminy i to wpływa też, że te osoby tutaj z zewnątrz, widząc jedną taką miejscowość, będą chciały poznać jeszcze więcej tych walorów, a mamy przecież zabytki, mamy piękne kościoły, mamy przecież, jesteśmy gminą, która ma najwyższe wzniesienie w Wielkopolsce i tam też odbywają się przecież różne uroczystości, także myślę, że ten potencjał turystyczny udało nam się wykorzystać, myślę, że praktycznie w maksymalny sposób. Wartość inwestycji na terenie gminy Kobyla Góra w ciągu ostatnich 4 lat. Drodzy Państwo, udało nam się wykonać inwestycji za ponad 17 milionów złotych, z czego na chwilę obecną, drodzy Państwo, dofinansowanie to jest kwota ponad 6,5 miliona złotych. Tutaj mogę dodać, że wczoraj otrzymaliśmy bardzo dobrą informację. Kolejne dofinansowanie wpłynęło do gminy. Kwota ponad 1 700 000 zł na długo oczekiwane budowa sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych w Mąkoszycach i w Parzynowie. Jeszcze w tym roku, myślę, że w listopadzie ogłosimy przetarg na budowę tych sal. I to są też właśnie środki, które powodują to, że nasza gmina się jeszcze bardziej rozwija. Panie wójcie, wspomniał pan o tym, że nie tylko stolica gminy, czyli Kobyla Góra, na to zwraca pan uwagę, ale również na inne miejscowości. Co udało się zrealizować? Czy to tylko są właśnie inwestycje poprzez Fundusz Sołecki, który poniekąd jest też ze środków budżetu gminy? Czy to jest też jakieś inne dofinansowanie do innych inwestycji? Staramy się, aby te dofinansowania ściągać z różnych stron, czy to jest Urząd Marszałkowski, czy to są pieniądze z ministerstwa, pieniądze rządowe. Na nie wszystkie programy udaje się tutaj te pieniądze pozyskać, ale staramy się i myślę, że nam to wychodzi bardzo dobrze, bo ta kwota, którą jeszcze czekamy, ja tylko tutaj może wspomnę, że jeszcze czekamy na dwa wnioski, które złożyliśmy w tym roku, a tylko w tym roku złożyliśmy wnioski na dofinansowanie na blisko 10 milionów złotych, także dwa te wnioski już są rozstrzygnięte pozytywnie. Kolejny wniosek, gdzie jesteśmy na liście rezerwowej, a ubiegamy się o dofinansowanie w kwocie blisko 2 milionów złotych. Mam tutaj na myśli drogę Ignaców-Marcinki, jak również czekamy na budowę właśnie w małej miejscowości, na budowę nowej sali wiejskiej na Mostkach. Także tutaj nie tylko sama Kobyla Góra, ale również były poczynione inwestycje, przede wszystkim inwestycje drogowe, bo to są największe oczekiwania mieszkańców. Ja rozumiem, że nie wszystkie oczekiwania udało się w ciągu tych 4 lat spełnić oczekiwania mieszkańców, ale myślę, że właśnie poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych, tych inwestycji rozciągając na dłuższy okres, uda nam się zrobić jeszcze więcej. Żeby realizować inwestycje, trzeba dobrej współpracy też z Radą Gminy. Jest ta współpraca? Była przez ostatnie 4 lata? Jest współpraca. Pierwszy rok był troszeczkę trudny, bo co niektórzy radni musieli się przekonać do mojej osoby, że faktycznie mi zależy na tym, żeby nasza gmina się rozwijała. Ja mam troszeczkę inne spojrzenie, inną wizję rozwoju naszej gminy niż radni, którzy są już 5 kadencji, 4, 5 czy nawet 6 kadencji. Mają takie troszeczkę tutaj swoje różne przemyślenia, czy tam powiedzmy, że może nie w takim tempie powinna się gmina rozwijać, jakbyśmy je chcieli, ale takie są oczekiwania mieszkańców i myślę, że tutaj kierunek został dobry obrany i też ta współpraca musiała być, bo ona musi zaowocować, że mieszkańcy będą zadowoleni, bo oczekują, że współpraca między organem wykonawczym, uchwałodawczym będzie na tyle dobra, że mieszkańcy poczują się, że faktycznie samorząd myśli o nich. Panie wójcie, pana kontrkandydat, ubolewam, że nie ma pani Elżbiety Stawskiej w studiu, to też pana pracownik w urzędzie, tak? Tak, zgadza się. Co takiego wydarzyło się, że pana pracownik postanowił stanąć oko w oko ze swoim poniekąd pracodawcą, szefem? Właśnie też chciałem zapytać tutaj o to, czy
pani Elżbiecie, odpowiada sposób funkcjonowania urzędu, no jak również jednostek organizacyjnych. Faktem, że po zmianie urzędu to wiadomo, że każda osoba, która jest wójtem czy burmistrzem, ma swoją politykę zarządzania czy kierowania urzędem. Tak też się stało u nas w Urzędzie Gminy. W mojej ocenie nie była potrzeba i też nie wszystkie osoby sprawdziły się jako osoby na stanowiskach kierowniczych. Zostały te osoby zdjęte, ale też... Pani Elżbieta była zdjęta taką osobą? Była również osobą, która nie została tutaj już tym kierownikiem, ale to byli wszystkie osoby, które były, a było tych osób trzy osoby na stanowisku kierowniczym, których tych stanowisk nie ma, czyli to nie jest tak, że tylko jedna osoba została gdzieś tam specjalnie z tego stanowiska zdjęta. Wiązało się to z obcięciem finansowym? Nie, dlatego też tutaj moje zdziwienie było takie, że jedna osoba, która poniekąd najmniej sprawdziła się jako kierownik, nie miała zostawionej tej pensji, ale pozostałe osoby i również tutaj pani Elżbieta tą pensję miała pozostawioną na tym samym poziomie, także tutaj ja myślę, że nikomu krzywdy nie zrobiłem, tym bardziej, że uważaliśmy, żeby zorganizować tak pracę w urzędzie, aby mieszkańcy byli zadowoleni, a były sygnały wcześniejsze, że urząd nie do końca funkcjonuje tak, jakby to oczekiwali mieszkańcy i myślę, że udało nam się na tyle tutaj zorganizować tą pracę w urzędzie, tym bardziej należy wspomnieć, że mamy bardzo dużo młodych pracowników. Myślę, że to jest średnia wieku w urzędzie, to nawet nie wiem, czy przekracza 30 lat, także myślę, że tutaj mamy też potencjał, jeśli chodzi o naszych pracowników w urzędzie i myślę, że oni, tylko żebyśmy im dali szansę na to, żeby mogli się rozwijać i tak też będę czynił, przecież wysyłamy pracowników na wszelkiego rodzaju szkolenia, żeby jeszcze ich wiedzę powiększyć i myślę, że idziemy w dobrym kierunku. Przejdźmy do przyszłości. W takim razie najważniejsze inwestycje zaplanowane na kolejne 5 lat tym razem. Proszę Państwa, inwestycji i oczekiwania jest bardzo dużo. Te inwestycje, które chciałbym zrealizować wspólnie tutaj z osobami, które też kandydują z naszego komitetu do Rady Gminy, to przede wszystkim jest program wyborczy. Program wyborczy, który mieści 19 punktów, ale jest to program właśnie wyborczy, który jest jakby odpowiedzią na pytania, na uwagi, na zgłaszane problemy przez mieszkańców. Program wyborczy, który się mieści w tych 19 punktach, jest odpowiedzią właśnie na wszelkie właśnie w ciągu 4 lat zgłaszane problemy przez mieszkańców i w dalszym ciągu te inwestycje, te zadania, które się nie udało zrealizować wspólnie z mieszkańcami czy Radą Gminy, chciałbym je kontynuować, bo myślę, że tutaj duży nacisk mieszkańców właśnie jest przede wszystkim na, tak jak wspomniałem wcześniej, i to myślę, że już będzie w najbliższym czasie, bo ja myślę, że za już nie kilka miesięcy powstanie pierwsza sala gimnastyczna w Mąkoszycach, później w Parzynowie, jak również oczywiście budowa dróg. Budowa dróg w różnych miejscowościach, na pewno największą inwestycją drogową będzie budowa drogi Pisarzowice-Bałdowice, bo mamy już dokumentację projektową i kosztorys opiewa na kwotę 6,5 miliona złotych i to jest na chwilę obecną, i myślę, że ta kwota jeszcze wzrośnie w przyszłym roku, ale będą programy rządowe, o których mówił premier Morawiecki i też będziemy starali się tych pieniędzy pozyskać jak najwięcej. Będziemy oczywiście składali wnioski, złożyliśmy już wnioski, oczekujemy teraz na jakby wynik tych wniosków, które złożyliśmy i myślę, że część tych dróg, najważniejsze inwestycje drogowe i najdroższe to będą właśnie w przyszłym roku, a w następnych latach myślę, że poprzez pozyskanie środków zewnętrznych, czyli jeśli chodzi o tą budowę drogi najdroższą, jeśli uda nam się pozyskać dofinansowanie w wysokości 80%, czyli wydajemy niecałe 2 miliony złotych, a resztę pieniędzy możemy przeznaczyć na inne potrzeby, inne realizacje inwestycji w innych miejscowościach, a te potrzeby mieszkańców naprawdę są coraz duże. Program jest oparty właśnie na zgłaszanych problemach, jak również staramy się tutaj, aby polepszyć, bo też takie zgłaszają problemy mieszkańcy, jeśli chodzi o sieć szerokopasmową, jak również wsparcie tutaj jest problemy z zasięgiem telefonii komórkowej, gdzie myślę, że w najbliższym czasie, bo rozmawiałem, że w przyszłym tygodniu będzie już decyzja o pozwoleniu na budowę pierwszego nadajnika, który powstanie w Mąkoszycach. Być może jeszcze uda się w tym roku, aby ten nadajnik stanął. I to też były zgłaszane problemy mieszkańców i Mąkoszyc, i Bałdowic, Pisarzowic, jak również Ligoty, miejscowości ościenne. I myślę, że tutaj pod kątem inwestycji czy zadań, bo to są też zadania, inwestycje, ale nie wszystkie jakby są zależne od nas, tak? Ja wiem, że też duży nacisk jest na to, aby przy drodze wojewódzkiej 449 Ostrzeszów-Syców
była realizacja chodnika bądź ścieżki pieszo-rowerowej. Zabiegam o to już od 4 lat w Urzędzie Marszałkowskim u pana marszałka Jankowiaka, o to, aby najbardziej potrzebny odcinek chodnika w Pisarzowicach udało się zrealizować. Mam tutaj takie jakby informacje, że no nie uda się tego zrobić w tym roku, mimo że zabiegi były przez te 4 lata. Jest tam kwota 1,5 miliona złotych na odcinek niecałe 500 metrów. To jest duża kwota i mam jakieś zapowiedzi, że będą przeznaczone środki przez Urząd Marszałkowski na przyszły rok. To są zgłaszane problemy przez mieszkańców. Są te problemy, które my o nich wiemy, ale z różnych powodów nie jesteśmy w stanie ich zrealizować w ciągu tak krótkim czasie i też nie wszystkie problemy są możliwe do zrealizowania poprzez urząd tutaj, a tylko współpraca właśnie z różnymi organami, czy Urzędem Marszałkowskim, czy Urzędem Wojewódzkim. To na koniec, panie wójcie, jeszcze jedno pytanie konkretne. Dlaczego wyborcy 21 października powinni oddać na pana głos, a nie na panią Elżbietę Stawską? Znaczy, drodzy mieszkańcy gminy Kobyla Góra, ja myślę, że poprzez te 4 lata udało nam się wiele zrobić wspólnie z państwem razem, bo myślę, że też mieszkańcy mają wpływ na to, jak nasza gmina się rozwija. Był to na pewno czas ciężkiej, wytężonej pracy. Udało nam się pewne zadania, pewne realizacje zrealizować. Były również sytuacje, gdzie też nie spodziewałem się różnych zaległości, które należało zakończyć. Pewne realizacje, zamierzenia udało się zakończyć. Pewne są rozpoczęte i są zaplanowane. Ja będę bardzo jakby tutaj zobowiązany mieszkańcom naszej gminy, aby wspólnie razem moglibyśmy kontynuować dalej tą współpracę na rzecz rozwoju właśnie naszej gminy i wszystkich, podkreślę tutaj, wszystkich sołectw w naszej gminie, a mamy 14 i to niejednokrotnie podkreślałem też na komisjach i na sesjach. Jestem gotowy, aby podjąć to wyzwanie i rozpoczęte właśnie realizacje zakończyć, a planowane wdrożyć w życie. Jestem wdzięcznym wszystkim mieszkańcom za okazane dobre słowo i wsparcie i za to, że mogłem reprezentować tą naszą gminę przez te 4 lata. Starałem się robić wszystko jak najlepiej, jak potrafiłem i proszę mieszkańców, aby w najbliższym czasie, czyli 21 października, poszli do urn wyborczych. Z góry dziękuję wszystkim za to, tym mieszkańcom, którzy ocenili dobrze moją pracę. Dobrze, jeśli mi państwo zaufacie i dacie mi szansę w kolejnej kadencji, to na pewno nie zawiodę, bo jestem dla mieszkańców, jak wspólnie również z komitetem Gmina Wielkich Szans, czyli mamy tą szansę, którą chcielibyśmy wykorzystać i przez te 5 lat realizować te nasze plany i zamierzenia, które nam zgłaszali mieszkańcy w ciągu tych 4 lat. Dziękujemy bardzo pod nieobecność Elżbiety Stawskiej. Nasza debata przerodziła się w rozmowę z wójtem i kandydatem zarazem po raz kolejny na to stanowisko, Wiesławem Berskim. Dzisiaj po południu także debata z udziałem kolejnych kandydatów. Tak, zapraszamy na 16:10 i tak będziemy spotykać się o 10:10 i 16:10 aż do czwartku 18 października. Gorący czas wyborów przed nami powoli dobiega końca. Czym bliżej finału, tym bardziej temperatura będzie wzrastać. Dziękujemy dzisiaj za uwagę. Michał Zaczek, Daniel Trochała, pięknie dziękujemy. Radio Cud. Wieruszów, Ostrzeszów, Kępno. 25 lat razem.